Siema, siema, siemaneczko, w 39 części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zanim zaczniemy coś konkretnego, zobaczcie to. Gdzie pieniądze, jak nie chcecie mówić po dobroci? Nie, proszę, nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. Wychodziłem z kasztelu już po rozmowie z tym zastępcą, co wprowadził nowy porządek, psia jego mać. No i właśnie coś takiego, nie? Spotkałem po drodze, więc stwierdziłem, że to musicie zobaczyć. Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego? Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. Dokładnie. To nie patrz, wrażliwy się znalazł. Dobra. Jeszcze tu jesteś? Ej, brać go! No tylko graj. Ej, tylko wyjmij broń, Geralt. Oj, jednak ten toporek naprawdę jest OP. Bo ich zabijamy. Mam nadzieję, że wszyscy się na nas nie wkurzą. Na tarczownika Art będzie dobry. Chcesz jeszcze? Dobra, spokojnie. Okej. Kurwa, to żebym wykorzystał to. Dobra. Już jesteś mój. Pięknie. Dobra. Jakiś tam expik, nie? A wy, frajerzy, oddawajcie to. Pytają ci się wszyscy na nas wkurzą, łowcy czarownic? Czy nie? Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek... Nie, nie, dobra, nie, nie, nie. Git. Chyba, że tamten zastępca coś się będzie pruł, ale szczerze mówiąc mam go... No właśnie. Tam go mam. Dobra, co, zróbmy sobie to... Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie... Co? Dziwisz się? Wiedźma ci na końcu. No dobra. Lecimy do Podgaje pogadać z Sołtysem tak naprawdę. Taki jest plan najbliższy odcineczek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Level 10, więc myślę, że sobie poradzimy z potworkiem. Chociaż ostatnio zlecenie, kurczę, na potwora nie było takie prościutkie wcale. Dobra, 17, więc szczerze mówiąc... Nie no, może w sumie porozmawiajmy najpierw z Sołtysem. Zobaczymy, co on nam ciekawego powie. Druga sprawa... tak się zastanawiam teraz... Czy ja tutaj sprawdzam te wasze chatki? Chyba te... Wiecie, Yuma nigdy nie śpi, nie? To jest Sołtys do cholery. A, sprawdzałem to, dobra. Pogadajmy z Sołtysem. Ty? Jesteś ten białowłosy? Tak, to ja. Witaj. Dokładnie. W jakiej sprawie? Ogłoszenia. W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wy je daliście, tak? A no ja. Zajęlibyście się tym. Byście wiedźmin. Dobrze zgaduję? Żem widział na obrazku u babki w książce. Dobrze, dobrze. Monstrum albo wiedźmaka opisanie. No, jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was, co to taka leśnica? Dobra, ale najpierw kasa, wiadomo. Rozmawiajmy o nagrodzie. No, to ile sobie policzycie? Dużo. Dużo, 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 dużo. Ostatnio się... A to ta sama stawka jest chyba nawet, nie? Co wtedy? Więc zacznijmy od 280. Niech będzie. Kurwa, mogłem więcej. Ale nie, no dobra. Zajmę się. Niech i będzie. Ktoś widział te leśnice i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie da rady. Okej, dobra. Przesłuchaj świadków. Dobra, chodźmy do tej babki w takim razie. Zobaczymy, co ona nam ciekawego powie. A tutaj jesteś. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją.
Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. No, super, super. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Dobra. Bywaj. Okej, przeszukaj okoliczne pola używając wiedźmińskich zmysłów. Dobra. No to w sumie chyba nawet nie będziemy czekać jakoś specjalnie, tylko od razu tam chodźmy. Nie ma co. Piękny zachód słońca, tak swoją drogą. Naprawdę, Wiedźmin elegancko się prezentuje. Pod, kurczę, absolutnie każdym względem. Dobra, jeszcze tak zerknę sobie na mapkę. Czy ja tu się nie wpakuję? Nie, raczej się nie powinienem wpakować w żaden zapytajnik. Przynajmniej na razie. Szła tędy kobieta. Boże. Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić okrzywy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? No i dokąd tak biegła, co? Jakieś wilczki chyba już czekają. Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. Okej, jakieś morderstwo, ta. To się sprawa rozkręciła. Widzicie? Takie niby prościutkie zlecenie questik, taki poboczny, że tam nic specjalnego. A jednak się robi coś specjalnego. I za to kocham Wiedźmina. Dlatego warto tu robić wszystko. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Zobaczmy. List znaleziony w grobie. Chociaż mówiłam mu, że nie chcę go znać. Wiem, że ty się Bukaja nie boisz, ale ja tak. Mówi, że kocha, ale to nie takie miłowanie jak z tobą, tylko zajadłe, straszne. Bukaj nie da nam spokoju nigdy. Musimy uciekać. Zostaw mi odpowiedź tam, gdzie zawsze twoja Zula. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Dobra, chodźmy w takim razie do Sołtysa. Nieszczęśliwa miłość. Już nie mają co robić, kurczę, tylko się mordować po nocach. A potem są takie efekty. Ale przynajmniej Wiedźmin sobie zarobi, nie? Zawsze są jakieś plusy. Uważaj. Dobra, Sołtys. Dobra, to idziemy do ciebie, ta? Witaj. No. W jakiej sprawie? Dziwny głos masz, gościu. Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli. Ja już raczej nie zobaczycie. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że znaczy się ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula. Dobra. Oj, dobra. Nie jest. Odczynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Dobra, zobaczmy mapkę, gdzie nas to zaprowadzi. Jest między te pytajniki nieszczęsne. Też może jakoś się tam pomieścimy, płotka? Tu, do mnie. Dobra, chodźmy. I tak to po zmroku będziemy musieli robić, więc nie ma sensu spać teraz. Jeżeli tam na miejscu przeczekamy z 3 godzinki jak coś.
Dobra, mam nadzieję, że też po drodze na wilki się nie natkniemy, bo tutaj... Tutaj chyba krążyło jakieś statko całkiem spore. Dobra. Mhm. Palis do kochanka i krew zakrzepł na nożu. Okej. Czekaj, obozowisko bandytów. No Jezu, to tam, ale to nie chcę tego czyścić. Oni sobie tu nie przyjdą. Chyba nie. Północnica za dnia się nie zjawi. Aha. Okej, dobra, trzymamy pomedytować. Spoko, nie ma problemu. Oczywiście się nie przygotowałem, bo po co? Żadne olejki, na żywca lecimy. Kiedyś tego pożałuję śmiertelnie. A my chyba walczyliśmy, chociaż... Nie, my walczyliśmy z południcą, a z północnicą to nie wiem. Na pewno Irden poproszę. Ładnie. Dobra. Dobra, chodź tutaj, tutaj, tutaj. No, come on. Shit. No, podejdź tutaj. Chodź, 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 chodź. Wow, co to za czary. O, shit, to mi się akurat nie podoba. Dobra. Okej. O, HP się zregenerował, super. Tutaj, tutaj, tutaj chodź. Mhm. Dobra. Jest kółeczka poszła, fajnie. Come on, come on. Dobra, niech tu bliżej podejdzie. Pewnie, pięknie. Dobra. Okej, pozbijajmy to małe ścierwa. Dobra. Okej, okay. Ilden. Mhm. Dobra. Elegancko. Krytyk przed ładnie. Dobra. Niech tu podejdzie do nas. Nie, to Geralt. No come on, come on. Spróbujmy silnym atakiem może. No, może silny atak to nie jest najlepszy pomysł na zjawę. Oh shit. Super. Dobra. Jedno. Drugie. Dobra, trzecie. Okej. No come on, come on, chodź tutaj. Come on, dobra. Nie, Irden, Irden. Shit. Dobra, do tyłu. Dawaj, teraz będzie nasza Geralt. Fuck, do tyłu. No shit, już niewiele brakuje. Jeszcze zaraz nas zabije. Dobra. Okej, musimy wziąć trofeum z potworka. Pięknie. Aha, dokładnie. O. Weźmy to jak najbardziej. Co tutaj jest za znacznik? Przepraszam bardzo. To jeszcze jakiś znacznik mam? Mniejsza, ale czekajmy, prześpijmy się tutaj kawałeczek. Może nawet w sumie do rana, nie kawałeczek. Nie ma sensu tak. I tak musimy się zregenerować życie, miksturki i inne rzeczy. Teraz sobie zobaczymy ten mieczyk i tak dalej. O, ja tu mam jeszcze jakiś pseudoznacznik. Czy ja coś tutaj jeszcze mogę zrobić? No, chyba coś się zbugowało. Dobra, na pewno mamy jakiś mieczyk, prawda? No, jest mieczyk. Tylko, że kurczę,
słabszy od naszego toporka. No i to sporo słabszy. I raczej tego zakładać nie będziemy, ale na pamiątkę fajna sprawa. W ogóle fajne rzeczy drobią się z tych potworków, nie? Całkiem sympatyczne, dobra. Druga sprawa, trofeum. A, to już, ja już mam to założone, tak? To jest dodatkowo. Nie. Ja tego nie chcę. Bo to doświadczenie dodatkowe mnie nie interesuje, bo i tak będziemy tutaj je zdobywać, więc to nie jest problem dla mnie. Dobra, to lecimy po nagrodę w takim razie. No, poszło lepiej niż myślałem tak naprawdę. Dalej. Nie było problemów. W porównaniu z poprzednim odcinkiem, znaczy jeszcze wcześniejszym, gdzie mieliśmy zlecenie, to szło oporniej, teraz to poszło łatwo. Dobra, chodźmy po nagrodę. Kurczę, mogłem troszeczkę więcej poprosić kaski. Ale trudno. No i co, no i tak się zakończyła, kurczę, niby zwykłe zlecenie, nie? A tak naprawdę nieszczęśliwa historia. Witaj. W jakiej sprawie? No, a w jakiej tu mogę przyjść, stary? Pozbyłem się ślicy. Ech, nie będzie wracać? Nie. Nie. Wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam. Nie ma problemu. Bywaj. Dobra. Dzięki, co w kniei włodarzą. Dawno byśmy wszyscy... Kaska poszła, fajnie. Doświadczenie też, elegancko. 240, spoko. Teraz mnie jeszcze interesuje... żeby stąd się wyjść... A, jest tabliczka, dobra. Gdzie my teraz chcemy iść? Ja bym się teraz najchętniej udał... No właśnie, do tej wsi Rudniki, bo tutaj byliśmy, ale tylko przelotem tak naprawdę. I nie braliśmy żadnych questów ani nic, więc tutaj bym się chętnie udał. No, bo tutaj mieszkał ten cały nieszczęśliwy ryba, który się zakochał tutaj w tej księżniczce i potem tam zginął i tak dalej, nie? Polecam cofnąć się do poprzednich odcinków, fajna sprawa z tą całą wysepką. Więc tak, tam się udamy. Do tej wsi tak naprawdę. Skoro jest tam już drogowskaz odblokowany, sobie też sprawdzimy, co tam jest do robienia, do roboty. Wieś Rudniki, tak? Chyba dobrze powiedziałem. Weźmiemy zadankę i się rozejrzymy. Nowa tablica ogłoszeń, spoko. Zlecenie: zaginiony żołnierz. Ogłasza się, że armia cesarska poszukuje miejscowego, czy to myśliwego, czy zwiadowcy, który pomoże w odnalezieniu zaginionego patrolu. Możliwe, że żołnierze padli łupem bestii. Jeśli przypuszczenie zostanie potwierdzone, za dostarczenie głowy potwora zostanie wypłacona nagroda przez niżej podpisanych. On również udzieli wszelakich dodatkowych wyjaśnień. Ku chwale cesarza. Pewnie, bierzemy to. Aha, to pisanie ogłoszeń. Płodach rolnych. Ciekawe, to nie, raczej nie dla nas, ale weźmy. To jeszcze. Dobra, jakaś tam informacja. Rymowanka. Aha, wojskom redańskim. Dobra, czyli jedno zadanie, ta. No, jakieś tam znaczniki podpadały, ale zlecenie nam wpadło, prawda? I nic więcej. Więc, dokładnie. Zobaczmy sobie, jaki poziom to zlecenie. Aha, to raczej to nie jest to. Tajemnicze wsi Stegny, zlecenie. Teraz chyba się pojawiło, czy nie? Tak, ale to 22, oj, to nie dla nas. Obrońca wiary albo stosy Nowigradu. Raczej bym w to pocisnął, ale zobaczymy. Poszukiwania na pewno nie. Więc profilaktycznie zostawmy sobie na tym. Gdzie są te kapliczki w ogóle ustawione? Tak sobie zerkniemy. Dobra, jedna jest tutaj. To nawet nie jest daleko, żeby to zrobić. A druga jest tutaj, to już jest daleko. A trzecia. To trzy są.
A nie, dobra, ja już jedną naprawiłem. No dobra, to tym się zajmiemy, ale może kiedy indziej. W przyszłym odcinku, kto wie. Bardzo mnie ciekawi. Bo... Aha, mieszkańcy, dobra, jakiś tam pobór do wojska standardowo. Tak to, o Jezus, nie obróciło. Cichaj tam. O Jezus, teraz się będziesz kurwa wiercił, dziadek. No kurry, Geralt. Nie pozbieram tego, prawda, dzisiaj. Dobra, dziękuję. Chcę tutaj sprawdzić, czy ktoś ciekawy tutaj będzie tak naprawdę do pogadania. Albo coś. Mam. W tym stylu. Dobra, z tobą zagramy w pokerka. Pokaż mi swoje towary. Nic ciekawego, dobra. Wyjdźmy, zapiszmy. Bywaj. Może jakąś talię będzie albo coś. Na koniec odcinka partyjkę sobie strzelimy. Witajcie. Czemu nie? Oczywiście, maksymalna stawka. Chcę grać w karty. Mhm. Dobra. Rozpocznijmy grę. O, coś tam było, kurczę, jakaś karta unikalna, zadycha chyba i nie wziąłem jej. Też foltestem. To zostaje, zostaje. Mamy mróz, czyli możemy zagrać tak. Dobra. Powiedzmy, że wszystko zostaje. Mam nadzieję, że ty sobie zaczniesz, co? A, mój ruch. Czy ja nie muszę grać na pierwszą linię w tej rundzie? Więc mogę zrobić... W sumie tak. Dobra. O. Mądrze. Ale ja też będę chciał sobie zdrołować karty przyjacielu. Chociaż mogłem tu zostawić tego manekina dla niej. By mogło mi się bardziej opłacić. Ale zobaczymy. Chociaż, dobra, zagram na trzecią linię i może jeszcze to nawet wygramy. Myślałem, że zboostujesz tą linię. To by była ciekawa opcja. Mhm. Szczerze mówiąc, ja chyba nawet nie chcę za bardzo odpuszczać. Kolego. Powiedz mi, co ty możesz z nim robić? O Jezu, oj, czyli może usunąć nam mróz. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Przeciwnik spasował. No i słusznie. Mhm, mam przewagę dwóch kart. To mu zabierze 3 i 4. 3 i 4 to jest 7 punktów. To i tak musimy coś jeszcze zagrać. Znaczy, no i tak teraz zagrajmy mróz, bo później tego i tak nie wykorzystamy, nie? Więc teraz, dobra. No coś musimy grać za szóstkę. No i w sumie możemy zpasować. To wtedy będzie remis. I w sumie możemy tak zrobić, jak najbardziej. Dobra, mój ruch, spoko. Niech będzie to. Mhm. Dobra, żadne warunki pogodowe, okej. Dobrze wiedzieć. Aha, co tam sobie przyzwiesz? Aha. Takie buty. No właśnie, zastanawiam się, czy nie zrobić tego samego i nie zdrołować sobie jakiejś karty. By nie było wcale głupie. Ale zobaczymy. Mam jeszcze róg. To też, on już róg wykorzystał. No dobrze, dobrze, spoko. Ciekawe, czy ma tego. Wzmocnienie ostatniej linii, nie? Ale myślę, że jednak chyba sobie zdrołujemy jak tego gościa.
A ja nie mam żadnego? On ma obydwu? A, no tak. Aha, no tak, zapomniałem. Bo ja tego cofnąłem manekinem, dobra. Dobra, dobra. Nie, może najpierw tak. Mhm. Mgła, dobra. Na razie mnie to nie boli, więc tego zdejmować nie muszę. Ósemeczkę. Poproszę. Mhm. Co teraz zrobisz, przyjacielu? Trebusz. Dobra. Na razie ja mam jeszcze przewagę, ale on ma przewagę kart. Dobra, czyli tutaj idzie róg. O ile to zwiększa? O połowę czy o 5? Podwaja, dobra. To znaczy podwaja, nie? W gwincie zwiększa o 5 chyba. Tak. Mhm. Dobra. O Jezus. Ale i tak bym go nie przetrzymał. Kurwa, możemy to przegrać. Chociaż zależy, jakie on ma teraz karty. Dwie karty. No deszcz masz, to sobie wyłączysz dużo punktów, więc... Wygraliśmy. Mhm. Dobra, elegancko. No fajna rozrywka. Fajna rozgrywka się trafiła. Fajnie, mi karty podeszły i jemu też. Dobra. Kaska wpadła. Okej, okay, jest tu jeszcze ktoś ciekawy do pogadania? Aha, dobra, spoko. Jakaś tam staruszka, fajnie. A tutaj jakieś rzeczy. Dobra, ale tak patrzę. Oj, Geralt. Jakiś sołtys albo coś w tym stylu, ale chyba nie bardzo, co? Nie będę teraz przeszukiwał tego. Bo mi się nie chce, ale tutaj nic więcej widzę, że nie ma. Może tutaj jakiś sołtys? Nie, dobra. To w tym odcinku to by było na tyle. W sumie nie wiem, co będziemy robić w następnym. Zastanowię się. A tymczasem komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie również o Steamie i Originie. Jeśli chcecie mnie dodać do znajomych, informacje wszelakie w opisie. Trzymajcie się i do następnego.